W 2013 roku, gdy przyjechaliśmy do Wielkiej Brytanii, byliśmy w stanie wynająć dom, który miał na dole salon oraz kuchnię i coś w stylu naprawdę bardzo małego ogródeczka z tyłu, i do tego dwie sypialnie u góry. Dom w takim szeregu, typowa szeregówka, za koszt miesięczny, uwaga, 350 funtów. Zaznaczę jeszcze tutaj jedną bardzo ważną rzecz, że mieszkam na północy Anglii, gdzie ceny są dużo niższe i bardziej przyjazne niż na południu. Generalnie im bliżej Londynu, tym drożej. No dobrze, teraz dla porównania, ceny takiego samego domu w 2023 roku to już koszt co najmniej dwa razy tyle. Mniej więcej za 650-700 funtów można wynająć coś w podobnym standardzie. Jeżeli natomiast chcielibyście dom w nieco wyższym standardzie, bądź niekoniecznie szeregowy, może bliźniaka, to musicie się liczyć już z kosztami rzędu 750-850 funtów miesięcznie za sam wynajem. Nadal przypominam, iż mówię tutaj o północy Anglii, w zasadzie to o rejonie Midlands. Natomiast wiem, że im bliżej Londynu, w rejonach na przykład Dartford, gdzie już jest całkiem blisko, gdzie w zasadzie tamizą można by do Londynu przypłynąć, te koszty za dom dwusypialniany to już jest kwota rzędu powyżej 1000 funtów miesięcznie. No okej. Jak to wygląda w takim razie z innymi rachunkami? W Wielkiej Brytanii poza wynajmem, drugim podstawowym kosztem, który wiąże się z wynajmowaniem domu, jest tak zwany council tax, czyli można by to określić jako podatek komunalny bądź podatek mieszkaniowy. Jest to opłata do lokalnego urzędu miasta, która jest obowiązkowa, każdy musi ją płacić, jest to podatek, który zawiera w sobie takie usługi jak wywóz śmieci, czyszczenie ulic, jest tam opłata na policję, na domy starców i wszelkie tego rodzaju usługi, którymi zajmuje się Urząd Miasta bądź też Urząd Wojewódzki. Council tax jest naprawdę bardzo restrykcyjnie egzekwowany, jeżeli chodzi o płatności. Jeżeli ktoś zalega z tymi płatnościami, to Urząd Miasta może w bardzo szybki sposób wyegzekwować nakazy sądowe oraz zajęcia komornicze bądź wszelkiego innego rodzaju środki egzekucyjne. Jest to naprawdę bardzo ważna opłata, o której należy w Wielkiej Brytanii pamiętać. Ponadto oczywiście dochodzą wszelkie normalne, standardowe opłaty typu gaz, prąd, woda, telewizja, internet. Jeżeli w Wielkiej Brytanii oglądacie telewizję tak zwaną na żywo, a na żywo to znaczy taką, która jest w programie telewizyjnym zaplanowana na przykład na godzinę 12 i wy oglądacie ten program o godzinie 12, to już to jest wtedy traktowane jako na żywo i wtedy macie obowiązek opłacania licencji telewizyjnej, czegoś w rodzaju abonamentu radiowo-telewizyjnego w Polsce, który obecnie wynosi około 13 funtów miesięcznie. Rachunki typu gaz, prąd czy woda jest mi naprawdę bardzo ciężko komentować. Na pewno wzrosły one w sposób znaczny przez ostatnie 2 lata, szczególnie w ostatnim roku był tutaj w Wielkiej Brytanii dosyć mocny squeeze w tej kwestii, szczególnie jeżeli chodzi o ceny prądu. Poszły one gwałtownie w górę. Co prawda, rząd brytyjski w zeszłym roku przez 6 miesięcy dofinansowywał po niecałe 70 funtów miesięcznie praktycznie każde gospodarstwo domowe bez względu na zarobki, natomiast koszty nadal są dosyć spore. Za taką rodzinę rzędu 2 plus 2, dwóch dorosłych plus dwójka dzieci, powiedzmy w takim domu dwusypialnianym, koszt gazu i prądu to może być nadal spokojnie około 200 funtów miesięcznie. Może teraz te ceny trochę spadają, ponieważ już udało się uzyskać obniżki w wielu brytyjskich firmach, więc te standardowe stawki zostały obniżone, więc może będzie to bliżej 150 funtów na miesiąc. Oczywiście mówię tutaj o bardzo uśrednionej kwocie, ponieważ wiadomo, że zależy to od bezpośredniego zużycia tej energii. Woda również waha się
bardzo, natomiast normalna cena zawoda, jeżeli wszystko jest w porządku, nie ma jakichś wycieków, a ta stawka jest w miarę normalnej cenie, wynosi około 40-45 funtów miesięcznie. Znowu za rodzinę 2 plus 2, która dosyć dużo tej wody zużywa. Rzeczy typu telefon bądź internet. W Wielkiej Brytanii telefon domowy praktycznie nie istnieje. Jeżeli znam kogoś, kto ma telefon domowy, to są to Anglicy z przedziału wiekowego 70 plus. Naprawdę nie znam nikogo innego, kto miałby telefon domowy, także ciężko mi powiedzieć, jakie są koszty czegoś takiego. Jeżeli chodzi o internet, to można znaleźć jeszcze, jeżeli się dobrze poszuka, internet w kwocie powiedzmy 25-30 funtów miesięcznie. Jednak wiem, że bardzo wielu ludzi płaci 40, 50, a nawet 60 funtów miesięcznie. Jednak jeżeli dobrze poszukacie na rynku, to jesteście w stanie znaleźć cenę nawet połowę tego. No dobrze, a co z jedzonkiem? Jedzonko w Wielkiej Brytanii, muszę przyznać, dosyć mocno podrożało. Oczywiście ma to związek z inflacją, z kryzysem energetycznym i generalnym squeezem cen, jaki doświadczamy wszyscy w dzisiejszych czasach. Jeżeli mam porównywać rok 2013 i 2023, co zmieniło się na przestrzeni 10 lat, to naprawdę za powiedzmy 20-30 funtów, z którymi szło się na przykład do Lidla, można kupić zdecydowanie mniej. Obstawiałbym, że pewnie połowę tego, co kiedyś. A jak wygląda kwestia z jedzeniem na wynos bądź w restauracjach? Ponieważ Anglia przecież kocha tak zwane takeaway, czyli jedzenie na dostawę. W tej kwestii również widać, że ceny dosyć znacznie poszły w górę, jednak nie ma się co dziwić, bo przecież zawsze za wzrostem cen idzie to, że to końcowy odbiorca, czyli konsument, obrywa najbardziej. Jeżeli dać jakiś przykład, to myślę, że zamówienie w na przykład Domino's bądź jakiejś innej sieciówce takiej pizzy dłużej na wypasie, to może być koszt nawet 20 funtów. Oczywiście można szukać promocji i kupić to pewnie za pół ceny, jeżeli tylko się komuś chce szukać. Jeżeli dobrze poszukacie, tak jak ostatnio mi się udało, to możecie zamówić dwie duże pizze plus do tego jeszcze jakiegoś kebaba i zapłacić za to wszystko może 30 funtów. Nie jest to co prawda mało, ale przy brytyjskich zarobkach na pewno raz na jakiś czas na takeaway'a bądź restaurację możecie sobie pozwolić. Choć jedzenie w restauracji, szczególnie jakieś nieco wyższego standardu, na pewno wyjdzie drożej. Jeżeli chodzi o jakąś włoską restaurację na fajnym standardzie, to jeżeli chcecie zabrać swoją ukochaną i zjeść na przykład posiłek dla dwojga, to na pewno musicie się liczyć z kosztem rzędu 60, może nawet 80 funtów z jakimś tam drinkiem bądź przystawką do tego. Ok, więc zastanówmy się teraz i odpowiedzmy na pytanie, co zmieniło się w Wielkiej Brytanii po Brexicie? No dobrze, to wszystko w tym odcinku. Jeżeli spodobał Wam się ten materiał, to dajcie proszę łapkę w górę, zróbcie pauzę, zasubskrybujcie ten kanał i kliknijcie dzwoneczek, aby nie przegapić kolejnych odcinków, które będą się tutaj pojawiały. Z polsko-brytyjskim pozdrowieniem, do zobaczenia, cześć!